masuję kolana dłońmi. Spokojnie i dokładnie. Powierzchniami dłoni od góry i dołu. Do masażu mogę wziąć olejek lub krem albo maść. Następny chwyt. Palce podpierają kciuki złożone w ten sposób. Obmasowują kolano. I wracamy. Punktujemy kolano kciukami. Teraz obmasowujemy kolano wokół kciukami. Kciuki zgięte są w ten sposób, jak pokazane. Tak, by nie obciążać swoich nasad. Obmasowujemy kolano jedną dłonią. Wolno, dokładnie, każda powierzchnia wykorzystana. Obmasowuję kolano, jedno, następnie drugie, dłonią. Po jednej stronie palce, po drugiej kciuk. Soczystymi ruchami pracuję ku górze i ku dołowi. Wyczuwam bóle. Moje kolana przeżyły już niejedne wzloty i upadki. Nawet miały być amputowane. Wiele klinik nie widziało już wyjścia. Zaatakowane były wodą, ropą i innymi czynnikami. Pragnę więc pokazać, co czynić, by pozostać sprawnym. Obmasowuję kolano własną dłonią. Następnie czynię to samo z drugim. Do masażu można, jak wspomniałem, wziąć jakiś dobroczynny olejek lub krem. I nie obciążać kolan niepotrzebnymi ruchami.